Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Kuba Preissner. Jestem menedżerem produktu w pionie Cash Management Banku BMP Paribas. W minioną sobotę, dokładnie 11 września, zmieniliśmy naszą bankowość internetową, która od tego dnia funkcjonuje już pod nową nazwą Go Online Business. W trakcie trwania webinarium zaprezentuję Państwu nową stronę logowania do bankowości internetowej, a także nowy moduł rachunków. Podczas trwania webinarium będziecie mieli państwo również okazję zobaczyć jak wyglądają te nowe elementy systemu. Postaram się nauczyć w jaki sposób po nich się poruszać, a także przedstawię ich największe zalety i różnice w stosunku do tego jak system wyglądał w poprzedniej wersji. Webinar jest zaplanowany mniej więcej na 45 minut. Bardzo zachęcam do tego, żebyście państwo na bieżąco zadawali pytania. Będziemy też starali się na nie cały czas odpowiadać na czacie. Natomiast kilka pytań zostawimy sobie na końcu i na nie jeszcze odpowiem w formie słownej. Prace nad nowym systemem rozpoczęliśmy w kwietniu już zeszłego roku, i od tego czasu sukcesywnie staramy się udostępniać Państwu kolejne moduły, które poza nowoczesnym, intuicyjnym i prostym w obsłudze interfejsem, na bieżąco też wzbogacamy o nowe opcje i funkcjonalności. W nowej odsłonie systemu mogą Państwo korzystać z modułów obsługa zleceń, inkasa eksportowe i importowe, z modułu kredytowego oraz rachunkowego. Ponadto też mogą Państwo ponownie już obsługiwać płatności maskolektowe, jak i korzystać z nowej strefy self-service i modułu autoryzacyjnego, na razie w zakresie wniosków specjalnych i umów, w przyszłości oczywiście również płatności i innych typów autoryzacji. Od pierwszych dni prac nad nowym systemem, czyli go online business, zapraszamy Państwa do współpracy, staramy się identyfikować tej też państwa potrzeby i konsultujemy z Państwem przygotowane rozwiązania. Wprowadzamy sugerowane zmiany tak, żeby te udostępniane Państwu do użytku funkcjonalności były dokładnie takie, jakie Państwo oczekują. W okresie przystąpiliśmy do kolejnego już etapu zmian, które są realizowane w ramach nowej odsłony bankowości internetowej. Najważniejsze z tych zmian, które chciałbym przedstawić, to po pierwsze, nowa nazwa. Zmieniliśmy dotychczasową nazwę systemu z Business Planet na Go Online Business. Oprócz tego udostępniliśmy też nową stronę logowania do Go Online Business, która dostępna jest też pod nowym już adresem, czyli goonlinebiznes.bnpparibas.pl. Oprócz tego po trzecie udostępniliśmy również moduł rachunków w zupełnie nowej odsłonie graficznej ze zmienioną nawigacją oraz nowymi funkcjonalnościami. Spośród rzeczy natomiast, które się nie zmieniły, o które Państwo często dopytują, tutaj warto zaznaczyć, że oczywiście nie zmienia się po pierwsze login czy identyfikator, który dany użytkownik wykorzystywał, nie zmieni się sposób logowania i metoda autoryzacji do systemu, i oczywiście zakres uprawnień i schematy akceptacji, które zostały wcześniej na firmie ustanowione, czy to do wniosków, czy do płatności, czy innego rodzaju rzeczy, również nie ulegają zmianie. Projektując naszą nową stronę logowania, postawiliśmy na intuicyjną nawigację, jasny przekaz i Państwa maksymalną wygodę. Nowa strona logowania, tutaj warto zaznaczyć, że to jest nie tylko nowoczesna szata graficzna, ale też przede wszystkim ulepszona struktura strony, dzięki czemu mamy nadzieję, że informacje, których Państwo najbardziej potrzebują, będą pełniejsze i łatwiej dostępne. Strona została zaprojektowana jako RDW, czyli tak Responsive Web Design. To oznacza, że projekt tej strony dopasowuje się do rozdzielczości ekranu. Innymi słowy, strona logowania będzie teraz dobrze wyglądać nie tylko na dużych ekranach Full HD, ale też na przykład na tabletach czy małych ekranach smartfonów. Pozwólcie Państwo, że przejdziemy teraz do przykładowych zrzutu ekranu, na których pokażę, jak ta nowa strona logowania się prezentuje. Tutaj, tak jak widzimy, motyw przewodni, na który zdecydowaliśmy się postawić, to jest krajobraz górski, elementy samego menu są utrzymane w przejrzystej, biało-zielonej kolorystyce i sekcją, która rzuca się nam w oczy oczywiście najbardziej, jest centralnie tutaj położony panel logowania, okienko logowania. Ono zostało skonstruowane przez nas jak najbardziej przejrzyście. Oprócz standardowych elementów tutaj zdecydowaliśmy się umieścić kilka dodatkowych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa logowania do bankowości internetowej, o czym więcej jeszcze powiem później i znajdziecie tutaj też państwo odnośnik. Jeżeli występują jakieś problemy z logowaniem, na przykład państwo się zablokowali, nie pamiętają hasła, czy został wpisane trzykrotnie błędy PIN do tokena, to tutaj pod tym hiperłączem znajdziemy informację odpowiedzi na to, co należy w takiej sytuacji zrobić. Na górze strony widzimy natomiast górny pasek nawigacyjny. Na nim po lewej stronie znajduje się logo banku, po prawej stronie znajdziemy natomiast odnośnik do strony głównej banku oraz oczywiście możliwość zmiany języka z języka polskiego na angielski Dolny pasek nawigacyjny jest nieco bardziej złożony, tutaj się składa już na niego kilka elementów. W jego lewej części znajduje się baner, taki baner rotacyjny i tutaj mamy możliwość przedstawienia kilka różnych obrazów po sobie, z których każdy oczywiście możemy oddzielnie podlinkować. Na prawo od banera znajduje się sekcja, w której są przedstawione dane kontaktowe do jednostek wsparcia poszczególnych linii biznesowych, czyli odpowiednio dla klienta mikro, dla segmentu z SME, czyli tutaj będzie to strefa obsługi biznesu i dla klientów korporacyjnych, czyli centrum obsługi biznesu. Na samym dole umieściliśmy spasek z najbardziej przydatnymi dla Państwa linkami, materiałami. Tutaj znajdziemy między innymi manual z pierwszego logowania, w zależności od tego jak z, przy poszczególnych metodach autoryzacji, z których Państwo korzystają, będzie wyglądać to pierwsze logowanie dokładnie. Następnie znajdziemy szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa, nie tylko te, które tutaj widzimy, trzy pokrótce przedstawione w okienku logowania, ale znacznie Szczerze jest opisane, jak sprawdzić dokładnie certyfikat, i o jakich oprócz tego rzeczach zawsze warto pamiętać podczas korzystania z bankowości internetowej i nie tylko. Oprócz tego, też tutaj znajdziemy takie zakładki jak Pierwsze Kroki i materiały do pobrania. Tutaj znajdują się wszystkie manuale, One-Pagery, różnego typu materiały instruktażowe, takie też jak filmiki na przykład, z których też z Państwa zapraszamy bardzo do korzystania. Znajdziecie tutaj Państwo szczegółowy opis każdego z modułów, w jaki sposób z niego korzystać. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem tutaj wspomnieć. Jest widoczna w prawym górnym rogu ekranu w tym momencie. To jest komunikat Takich komunikatów będziemy mieli trzy rodzaje, czerwone, żółte i niebieskie, w zależności od tego, o czym one będą informować. Przykładowo komunikat żółty, typu alert, będzie Państwa informować o jakiejś tam zbliżającej się na przykład yy, z planowanym wyłączeniem systemu w związku z grywaniem zmian, yy, czy poprawie jakichś błędów, zazwyczaj to ma miejsce w godzinach nocnych, także nawet Państwa nie dotyka, aczkolwiek tutaj Państwo od razu będziecie informowani dzięki tym komunikatom o wszelkich ważnych zmianach, czy właśnie jakichś planowanych niedostępnościach. Korzystając z okazji, że zmieniliśmy stronę logowania i też zmieniliśmy jej adres, tutaj jeszcze raz chciałbym przypomnieć o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa korzystania z bankowości internetowej, o których zawsze Państwo powinni pamiętać. Przestępcy tworzą fałszywe strony za pomocą których wykradają wpisywane loginy i hasła, także nawet jeżeli strona jest łudząco podobna do naszej strony logowania, to zawsze warto jest zwrócić uwagę na trzy konkretne elementy. Po pierwsze, jak wygląda adres strony, czy to jest na pewno dokładnie go Następnie zwracamy uwagę na to, czy adres zaczyna się od https. To oznacza, że połączenie jest szyfrowane, że jest innymi słowy bezpieczne. I jeszcze jedna rzecz, którą warto Tutaj zweryfikować to jest certyfikat. Certyfikat prawidłowo powinien być wystawiony dla BNP Paribas, Bank Polska SL dla adresu login bnpparibas.pl i powinien być oczywiście ważny. To szczegółowe informacje, tak jak mówię, znajdą Państwo w zakładce Dowiedz się więcej w tym okienku logowania. Tam wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa są szczegółowo rozpisane. Oprócz tego też po zalogowaniu warto też mieć w pamięci kilka innych podstawowych zasad związanych z bezpieczeństwem. I tutaj po pierwsze, chciałbym wymienić na pewno regularną zmianę hasła do bankowości internetowej, to, żeby Państwo zawsze podczas autoryzacji zleceń, czy dyspozycji szczegółowo zapoznawali się dokładnie z tym, co Państwo podpisują. Czy to jest SMS, czy to jest autoryzacja mobilna, zawsze warto zwrócić uwagę na to, czy kwota, czy ilość zleceń i czy inne tego typu parametry są na pewno zgodne. No i oprócz tego, co najważniejsze. W dobie ostatnich czasów zawsze ze szczególną ostrożnością podchodźmy do otwierania linków, do otwierania linków, zarówno na poczcie e-mail, jak i z SMS-ów. Przechodząc dalej, tutaj już jesteśmy w środku systemu, ale chciałem też zwrócić jeszcze uwagę na jedną z pomniejszych co prawda zmian, ale też myślę wartych uwagi. Po lewej stronie znajduje się tutaj menu boczne. Tło tego menu bocznego zostało zmieniane, tak żeby ono zostało ujednolicone. Tutaj wykorzystaliśmy element, który został po prostu wykorzystany na tle logowania do strony z bankowości internetowej. I oprócz wymienionych już zmian, które się teczyły samej strony logowania, wprowadziliśmy też pewne modyfikacje ekranów powitalnych. Tak zwane welcome screeny są prezentowane już też w nowej części systemu, w odświeżonej szacie graficznej, która jest spójna z wyglądem całej tej nowej części Go Online Business już. I przechodzimy teraz do zmian w nawigacji. Także zanim zaczniemy omawiać sam moduł rachunków, do którego za chwilę przejdziemy, tutaj chciałem jeszcze raz zwrócić uwagę na jedną z bardzo istotnych zmian, która nastąpiła po tym ostatnim weekendzie, po naszym wdrożeniu. Dotychczas, jak Państwo zapewne wiecie, użytkownicy Biznes Planet po zalogowaniu się do systemu znajdowali się w starej części systemu. Na ten moment roboczo to sobie nazwijmy jeszcze Biznes Planet, chociaż tej nazwy już zrezygnowaliśmy, ale że Państwo prościej było to zrozumieć, klient. Się logował dotychczas do niebieskiego starego Business Planet. Natomiast, wraz teraz z wdrożeniem nowego modelu rachunków w nowej odsłonie, klient będzie już przekierowywany do nowej części bankowości internetowej, czyli do właściwego go online Biznes. Część funkcjonalności takich jak na przykład wyciągi, przelewy czy karty są dostępne cały czas w tej poprzedniej wersji systemu. I żeby do nich przejść, użytkownik musi kliknąć przycisk poprzednia wersja systemu, który jest widoczny w lewej górnej części ekranu. Tutaj jesteśmy teraz w starej części biznes planetowej. Naciskam zielony przycisk, przełączam się znowu do nowej wersji, jak Państwo widzicie. I z nowej wersji mamy tutaj na górze zielony przycisk, który nas przekieruje z powrotem do starej. Także jest to z Państwa punkt, punktu widzenia pewien mankament, później wyjaśnię, dlaczego musieliśmy to zrobić tak, a nie inaczej. Staramy się udostępnić tam bankowość internetową jak najszybciej. Dostarczać państwu poszczególne moduły. No to, co na razie z czym to się wiąże, będziemy musieli przez jakiś czas przez ten okres transformacji przełączać się między poprzednią a nową wersją systemu. No to wymaga jednego kliknięcia, także myślę, że nie będzie to sprawiało aż takiego problemu. Oczywiście w kolejnych miesiącach tutaj cały czas trwają prace po naszej stronie. Będziemy sukcesywnie udostępniać kolejne moduły. W najbliższym czasie tutaj możemy się spodziewać w pierwszej połowie przyszłego roku, że będzie to moduł płatności krajowych. Oczywiście też tutaj planujemy jeszcze dokładnych terminów nie chcę podawać, jak tylko będziemy w stanie to oczywiście wyjdziemy do państwa z konkretną komunikacją, ale będziemy też pracować między innymi nad modułem kartowym, czy w przyszłości jeszcze nad poprawą aplikacji mobilnej, czyli Go Mobile Business. Tutaj przedstawiliśmy tak zwaną matrycę funkcjonalności, czyli to, co znajduje się w starej, a to, co jest w nowej części systemu. Tutaj pozwolę sobie przeczytać, żeby niczego nie pominąć. W poprzedniej wersji systemu znajdziemy takie elementy, jak po pierwsze, wyciągi, wyciągi kredytowe i wyciągi z rachunków MBR. To oznacza, że wszelkiego typu rodzaje wyciągi cały czas eksportujemy, pobieramy ze starej części systemu. Tam musimy się wrócić, tam musimy się przełączyć już po zalogowaniu. Ponadto realizacja przelewów również przebiega w poprzedniej jeszcze wersji systemu. Również płatności masowe, czyli mas paymenty, zlecenia stałe, czyli inny rodzaj płatności też w poprzedniej wersji systemu. I to co jeszcze znajdziemy cały czas w tej poprzedniej niebieskiej wersji to są tak, karty. Lokaty, produkty finansowania handlu, takie jak gwarancje czy akredytywy, szablony i kontrahenci. Ten moduł również jest w starej odsłonie. Import przelewów również pozostaje bez zmian, podobnie jak panel administratora, moduł powiadomień, a także wnioski gotówkowe, niektóre tutaj tylko wybrane, i eksport wyciągów, zleceń i kontrahentów. Natomiast w nowej odsłonie, tak jak już wcześniej miałem okazję wymienić, udostępniliśmy, po pierwsze to, co jest dzisiaj punktem przewodnim, czyli po pierwsze, moduł rachunkowy nowy, który już Państwo od dwóch dni, praktycznie od dzisiaj trzeci, mogliście z nim się zapoznać. Oprócz tego udostępniony został już kilka miesięcy temu, jeszcze w zeszłym roku de facto, moduł kredytowy, moduł otrzymanych płatności Mass Collect, FX Planet, czyli nasza platforma wymiany walut, to jest tak naprawdę platforma niezależna, ale odnośnik do niej, żeby było prościej też znaleźć. Się już w tej nowej części systemu. Dodatkowo dostępny również w go online biznes w nowej strefie jest moduł wniosków i dyspozycji, moduł obsługi zleceń, a także eksport historii transakcji, które przedstawię później na jednym z kolejnych slajdów. I przechodzimy już do modułu rachunków. Sam moduł rachunków obejmuje funkcjonalności, które są związane z uzyskiwaniem informacji na temat rachunków, które Państwo posiadają w ramach firmy. Nowy wygląd i nawigacja, które tutaj wprowadziliśmy, powinien Państwu ułatwić monitorowanie i zarządzanie finansami firm. Dodatkowo, też udostępniliśmy różne nowe funkcjonalności, takie jak na przykład możliwość zarządzania widokiem listy rachunków, możliwość modyfikowania kolejności rachunków na liście. Możliwe jest też sortowanie i filtrowanie na liście historii transakcji. Oczywiście i to w kontekście kilku, kilkunastu rachunkach, w widoku jednej firmy jak też widoku holdingu, czyli takiego otworu, który posiada pod sobą kilka czy kilkanaście czy nawet więcej firm podpiętych. Oprócz tego też udostępniliśmy nową zupełnie funkcjonalność, czyli dodawanie rachunków do ulubionych, którą opiszę szerzej. Dosłownie za kilka minut i w końcu nadawanie własnej nazwy rachunków. Wcześniej państwo też mieli możliwość nadawania nazw własnych jeszcze w biznes Nazwy oczywiście zostały przeniesione. Część z Państwa mogła zauważyć, mieliśmy wczoraj drobny problem techniczny, że te nazwy nam się nadpisały. To zostało już rozwiązane, także nazwy powinny być prawidłowe, te, które Państwo wcześniej nadali, i oczywiście ta funkcjonalność już od dzisiaj w 100% funkcjonuje prawidłowo. Po załadowaniu samego modułu rachunków, domyślnie wybrana zostaje tutaj pierwsza zakładka, czyli lista rachunków. I tutaj ekran ten składa się zasadniczo z dwóch głównych elementów. Na górze położone jest podsumowanie rachunków, które za chwilę opiszę. I niżej, właściwa już lista rachunków. W podsumowaniu rachunków prezentowane jest podsumowanie sal dostępnych i księgowych, które są pogrupowane według walut, w których prowadzone są rachunki. Na ekranie podsumowania domyślnie prezentowane są rachunki, które są prowadzone w czterech walutach. Najczęściej to są złotówki, euro, dolary czy funty brytyjskie. Natomiast jeżeli użytkownik posiada uprawnienia do rachunków, które są prowadzone w większej liczbie walut, powyżej czterech, to w takiej sytuacji, żeby je wyświetlić, wystarczy kliknąć przycisk Zobacz więcej w prawym górnym rogu. To, to już jesteśmy na ekranie, który zawiera podsumowanie z większej liczby walut, czy rachunków prowadzonych w większej liczbie walut. Dodatkowo mamy też możliwość tutaj filtrowania w lewym górnym rogu. Przed chwilą, tak jak Państwo widzieliście, mogłem wybrać konkretną walutę, która mnie interesuje, czy konkretny zestaw walut. Na liście rachunków prezentowane są tutaj podstawowe informacje na temat rachunków, takie oczywiście jak nazwa rachunku, może to być nazwa zdefiniowana domyślnie przez bank, ale też nadana przez samego użytkownika. Znajdziemy tutaj takie informacje, jak numer rachunku, jak saldo dostępne czy księgowe. Jeżeli chodzi o kolejność prezentowania rachunków, to rachunki wyświetlają się tutaj, w zależności od tego, w jakiej kolejności zostały utworzone, od najstarszego do najnowszego. Natomiast użytkownik może tutaj oczywiście zmienić tam kolejność sortowania. W tym celu wystarczy tylko kliknąć na nazwę danej kolumny. Po kliknięciu ikony menu na końcu wiersza zostaną zaprezentowane tutaj dodatkowe opcje zarządzania rachunkami. Opcji takich mamy dwie. Po pierwsze, zmiana nazwy, czyli oczywiście możliwość nadania albo modyfikacji nazwy wcześniej już nadanej przez użytkownika i ponadto nowa funkcja, czyli dodanie do ulubionych. Dodanie rachunku do ulubionych spowoduje, że on zostanie automatycznie przeniesiony na pierwszą pozycję na liście rachunków i dodatkowo zostanie jeszcze oznaczony za pomocą dedykowanego symbolu gwiazdki. W zależności od tego, jakie dany klient czy firma posiada usługi albo produkty, na liście rachunków możecie Państwo znaleźć tutaj różnego rodzaju dodatkowe informacje czy też oznaczenia. Przykładowo, tutaj jesteśmy zalogowani w kontekście holdingu, czyli tak jak mówiłem, takiej struktury, która ma kilka firm podpiętych pod sobą, i widzimy tutaj dzięki temu dodatkową kolumnę o nazwie Firma. Możemy w prosty, łatwy sposób zidentyfikować, który rachunek konkretnie należy do której firmy na liście rachunków. Klienci, którzy z kolei korzystają z takiej usługi jak wielocelowa linia kredytowa, zobaczą na liście rachunków dodatkową kolumnę, która zawiera limit dostępny oraz limit przyznany w ramach tej właśnie wielocelowej linii kredytowej. Rachunki, które wchodzą w skład WLK, zostały też dodatkowo oznaczone za pomocą dedykowanego znacznika graficznego, który jest tutaj widoczny w prawej części ekranu. W przypadku posiadania produktu, jakim jest saldo netto, również i tutaj pojawia się dodatkowa kolumna. Właściwie, w kolumnie saldo dostępne księgowe, jest zaprezentowana jeszcze jedna dodatkowa pozycja o nazwie netto, i odpowiednio niżej znajdą Państwo saldo netto danego rachunku, który jest wpięty do tej struktury. Rachunki, w przypadku których występują jakiekolwiek rodzaje blokady, przykładowo blokady kartowe, żeby łatwiej od razu to było zobaczyć już po zalogowaniu się na pierwszym widoku, zostały oznaczone tutaj również za pomocą dedykowanego symbolu. To jest kłódka, która znajduje się tutaj na końcu w prawej części ekranu. Rachunki MBR, czyli MultiMank Reporting i rachunki MBR MT101 również zostały tutaj oznaczone za pomocą symboli, odpowiednio pomarańczowej i takiej czerwonej pastyrki widocznej po lewej części. I przechodzimy dalej do opisu już właściwie listy rachunków. Tak jak wspomniałem wcześniej, użytkownik ma możliwość aktywnego zarządzania listy, listą, widokiem listy rachunków poprzez dostępne tutaj filtry. Zawartość listy rachunków możemy przeszukiwać między innymi. Po pierwsze za pomocą opcji szukaj. To jest zupełnie nowa opcja, która działa w trybie live search. To znaczy jak Państwo już zaczną wpisywać, wystarczą tam dowolne trzy znaki, od razu zaczną pojawiać się pasujące rekordy. Także nie musimy się tutaj bawić już w ustawianiu jakichś zaawansowanych filtrów. Możemy wyszukiwać dosłownie po trzech znakach na przykład fragmentu nazwy rachunku czy numeru rachunku. A oprócz tego możemy oczywiście też skorzystać już wcześniej z zdefiniowanych przez bank filtrów. I tutaj te filtry to po pierwsze typ rachunku, czyli odpowiednio rachunek bieżący, pomocniczy, rachunek VAT, czy może rachunek walutowy. Możemy wyszukiwać również po walucie, w której dany rachunek jest prowadzony. I jeżeli byśmy pracowali tutaj w kontekście holdingu, to też oczywiście pojawiłaby się kontrolka w postaci firma i moglibyśmy wybrać firmę, do której rachunki należą. Użytkownik może oczywiście zapisać dowolnie zdefiniowany przez siebie filtr. W tym celu tutaj przykładowo ustawimy sobie filtr dla rachunków walutowych, rachunki walutowe prowadzone w euro i klikam następnie przycisk Zapisz filtr widoczny tutaj. Wprowadzam nazwę filtra, oczywiście może być dowolna i też ilość zapisanych filtrów może być dowolna, to nie ma żadnego ograniczenia. Filtr został zapisany, pojawiło nam się nowe pole o nazwie Moje filtry i tutaj będziemy widzieć filtry zapisane przez danego użytkownika. Filtr zapisany przez użytkownika możemy dodatkowo ustawić jeszcze jako domyślny, i to jest zupełnie nowa funkcjonalność, którą chciałbym tutaj Państwu przedstawić, która wydaje mi się będzie bardzo przydatna. Rachunki, które są zdefiniowane za pomocą takiego filtra domyślnego, będą automatycznie widoczne po zalogowaniu się do systemu. Żeby filtr ustawić jako domyślny, użytkownik powinien kliknąć przycisk, rozwinąć opcję tutaj moje filtry, następnie kliknąć zarządzaj i wybrać opcję ustaw jako domyślny. Filtr, który zostanie wybrany jako domyślny, zostanie tutaj znowu oznaczony za pomocą symbolu gwiazdki i będzie widoczny na pierwszej pozycji na rozwijanej liście moje filtry. Jeżeli dany filtr domyślny okaże się być nieprzydatny, na przykład, oczywiście możemy go usunąć. W tym celu wchodzimy w opcję zarządzania filtrami i klikamy opcję Usuń filtr. Z poziomu listy rachunków można też przygotowywać różnego rodzaju raporty. Po zaznaczeniu checkboxów przy wybranych wierszach, użytkownik będzie miał możliwość wybrania jednej z trzech dostępnych opcji. Pierwsza opcja to jest druku i ona spowoduje przekazanie listy rachunków do druku. Kolejny przycisk, który tutaj widzimy, to jest pobierz PDF, naciśnięcie jego spowoduje wygenerowanie listy rachunków w formacie PDF. I ostatnia opcja, ponownie tutaj muszę znaleźć checkboxy, oczywiście, to jest generuj raport. I wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie do widoku raport z listy rachunków. Taki raport zawiera wszystkie te informacje, które widzimy już po zalogowaniu na ekranie listy rachunków, czyli ponownie podsumowanie sald dostępnych i księgowych, które są pogrupowane już według walut, i poniżej lista rachunków z oczywiście podaniem, jakie było saldo dostępne, saldo księgowe danego dnia. Po kliknięciu wybranego rachunku na liście, użytkownik zostanie przekierowany do widoku szczegółów rachunku, i tutaj z tego ekranu oczywiście można również przejść do zakładki Historia transakcji lub blokad na rachunku. Ten ekran, na którym aktualnie się znajdujemy, czyli ekran szczegółów rachunku, został czytelnie podzielony na kilka sekcji. Pierwsza, którą teraz widzimy, to są szczegóły rachunku, i w tej sekcji oczywiście znajdą Państwo podstawowe informacje na temat danego rachunku, takie jak jego nazwa, Numer rachunku, saldo dostępne czy księgowe, albo na przykład kod Swift. Z tego widoku też możemy zmienić nazwę rachunku, albo dodać rachunek od razu do ulubionych. Niżej widzimy takie sekcje jak pozostałe dane rachunku, tam są informacje odnośnie jego procentowania limit kredytowy, to oczywiście się dotyczy tylko i wyłącznie rachunków kredytowych. Następnie rachunki powiązane, tutaj znajdziemy informacje, z którym rachunkiem VAT dany rachunek rozliczeniowy jest powiązany. Kolejna mamy białą listę podatników, VAT, niżej jeszcze dane firmy, a na samym dole pod sekcją dane firmy dostępne mamy tutaj dwa przyciski, pobierz PDF, który spowoduje pobranie takiego raportu ze szczegółowymi, szczegółowymi danymi, danymi rachunku w formacie PDF i opcja drukuj, która spowoduje oczywiście przekazanie bezpośrednio już do druku. W celu przejścia do historii transakcji należy wybrać zakładkę rachunki z menu bocznego w lewej górnej części ekranu, a następnie musimy przejść do zakładki Historia transakcji. Podobnie jak wcześniej na liście rachunków, również i tutaj użytkownik ma możliwość dostosowania widoku. Możemy skorzystać z rozmaitych opcji filtrowania, takich jak ponownie opcja szukaj. Tutaj przypomnę poprzez znakach, i tu możemy wyszukać już przykładowo po nazwie kontrahenta, po tytule przelewu, po kwocie i różnych innych szczegółach przelewu. Oprócz tego możemy skorzystać też z filtrów i tutaj przykładowo mamy filtr po rachunku. Możemy ograniczyć czy zwiększyć zakres dat, w których będą prezentowane te operacje. Tutaj zwracam uwagę na to, że domyślnie podstawia nam się ostatnie 7 dni. Możemy też filtrować oczywiście po rodzaju transakcji, czyli to są, czy to są obciążenia, czy też uznania, po typie transakcji. Tutaj możemy na przykład wyfiltrować transakcje kartowe, transakcje gotówkowe czy bezgotówkowe i w końcu po kwocie. Jeszcze jeden element, na który tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to jest pozycja saldo po transakcji. Ona jest widoczna w tej ostatniej kolumnie po prawej stronie. Saldo po transakcji wcześniej było udostępniane na podstawie pisemnego wniosku klientów. To było podyktowane po prostu ograniczeniami wydajnościowymi. Trudno było taką funkcję udostępnić wszystkim klientom. Natomiast tutaj w nowym module rachunków ta funkcjonalność już jest dostępna dla wszystkich użytkowników, dla wszystkich firm. Z poziomu historii transakcji użytkownik ma też możliwość skorzystania z kilku opcji raportowych. Pierwsza widoczna po lewej stronie na dole, to jest drukuj widoczny na stronie, kliknięcie tego przycisku spowoduje wydrukowanie wszystkich widocznych na ekranie pozycji. Po zaznaczeniu natomiast checkboxów przy konkretnych pozycjach pojawią się dwie nowe możliwości, czyli pobierz PDF. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wyeksportowanie listy wszystkich wskazanych transakcji do formatu PDF. I kolejna opcja, czyli pobierz potwierdzenia, umożliwia pobranie potwierdzeń realizacji przelewu z jednej lub większej liczby pozycji. Jeżeli to jest większa liczba, to oczywiście pobierze nam się to w formie zarchiwizowanej, w formacie ZIP. Teraz to rozpakowuję i zaraz Państwo zobaczycie, jak wygląda takie potwierdzenie przelewu w formacie PDF. Po kliknięciu wybraną operację użytkownik zostanie przekierowany do widoku jej szczegółów. Tutaj również ten ekran szczegółów transakcji został czytelnie podzielony na kilka sekcji, z których pierwsza to są szczegóły transakcji. Następnie widzimy dane odbiorcy, dane nadawcy. Natomiast na dole strony, pod sekcją dane nadawcy, dostępne są dodatkowo jeszcze dwie opcje znów. Pierwsza to jest pobierz PDF, naciśnięcie spowoduje pobranie potwierdzeń transakcji w formacie PDF i opcja druku, czyli przekazanie potwierdzeń transakcji bezpośrednio do druku. Historię transakcji można również pobrać z modułu eksportów. W tym celu należy kliknąć taką ikonę chmurki, czyli plików do pobrania na górnym pasku nawigacyjnym, a następnie wybrać opcję szablony eksportu. Tutaj na liście szablonów znajdują się zarówno szablony predefiniowane przez bank, ale też użytkownik ma też możliwość utworzenia własnego szablonu eksportu, dowolnie zdefiniowanego. Szablony eksportu, które wcześniej państwo utworzyli w biznes tutaj oczywiście zostały zmigrowane i już się znajdują. W celu utworzenia własnego szablonu eksportu, musimy tutaj kliknąć przycisk Dodaj szablon. Na kolejnym ekranie, na którym już jesteśmy, musimy wprowadzić nazwę szablonu, wybrać jego typ, przykładowo format CSV, i następnie wybieramy, czy definiujemy właściwie strukturę pliku, i na końcu klikamy Zapisz szablon. I taki nowo utworzony szablon jest już dostępny na liście szablonów eksportu. W celu wyeksportowania danych należy wybrać dany szablon, następnie kliknąć przycisk Eksportuj. Tutaj jak widzimy, po prawej stronie na dole mamy dwa przyciski, także przed wyeksportowaniem danych mamy jeszcze możliwość dodania opcji filtrowania. I tutaj przykładowo wybieram sobie rachunek bieżący. Dla ostatnich 30 dni wybierzemy same uznania. I żeby zapisać ten filtr na przyszłość, żeby on nie był jednorazowy, klikam dodaj filtr. Definiuję sobie nazwę filtra. Wracamy na listę wszystkich filtrów. I jak widzimy, mam teraz zapisany swój nowy szablon o nazwie test. Dodatkowo pod nim jeszcze kryje się zapisany filtr. Możemy z niego od razu skorzystać. Już, już po kliknięciu zostanie plik albo pobrany, albo jeżeli to jest plik z większą liczbą rekordów za większy okres czasu, zostanie wyświetlony dedykowany komunikat, który świadczy o tym, że dane są w trakcie eksportu, bo ich w eksportowaniu są dostępne tutaj znowu pod ikoną chmurki plików do pobrania. Otwieramy otwieramy, Pobieramy taką historię transakcji teraz w formacie CSV. I oczywiście możemy to od razu zaimportować do Excela i przekazać do kontrahenta. Tutaj też pojawiały się w ostatnich dniach pytania, ponieważ dowiedzieliśmy się, że część z Państwa wcześniej eksportowało na przykład ten cały widok z listy rachunków i niektórym przeszkadza to, że tamto daliśmy saldo po operacji. Także tutaj możemy skorzystać od razu właśnie w ten sposób z eksportowania takiego pliku CSV i to Państwo możecie przekazać kontrahentom. Tutaj nie znajdują się informacje odnośnie salda dostępnego czy księgowego. Zmierzamy tutaj powoli ku końcowi historia transakcji MBR. Tutaj wyjaście, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, MBR, czyli rachunki multibank reporting to są rachunki banków trzecich. Istnieje taka możliwość, że jeżeli dany klient posiada rachunki w innych bankach, czy to polskich, czy zagranicznych, na podstawie odpowiedniej umowy taki rachunek możemy udostępnić u nas w naszej bankowości internetowej, czyli go online business, zarówno do podglądu samego transakcji, jak i też do realizowania zleceń. Historia transakcji MBR, tutaj jedną rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli historia była dostępna wcześniej w starej Planet Niebieskiej, to ta historia sprzed dnia wdrożenia tam zostaje, czyli historia transakcji rachunków MBR do dnia 11 września dostępna jest w poprzedniej wersji systemu. Natomiast wszystkie operacje, które zostały zrealizowane już po dniu wdrożenia, czyli te komunikaty, które otrzymaliśmy z innych banków, są już tutaj implementowane, ładowane do nowej części systemu i tutaj Znajdziecie Państwo historię rachunków MBR od daty wdrożania, czyli 11 września. Kolejna zakładka, czyli lista blokad. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, ponieważ tak naprawdę zawartość tego ekranu nie różni się szczególnie od tego, co było widoczne wcześniej w Business Planner. No, oczywiście zmienił się tutaj z diametralnie znowu interfejs graficzny, mamy możliwość wyszukiwania, filtrowania i tak Natomiast tak prezentuje się sam ekran listy blokad. Jedna rzecz, którą jeszcze tutaj chciałbym bardzo przedstawić, to jest to, gdzie Państwo znajdą materiały. Te materiały Państwo otrzymali w module komunikacji i w Go Online Business, natomiast są one też dostępne u nas na stronie. Tutaj pozwolę sobie wrócić. Ponieważ film od razu się rozpoczął z automatu, że mógł powiedzieć gdzie konkretnie. Jesteśmy na stronie bnp.paribas.pl. Wybieram teraz albo małe przedsiębiorstwa, albo przedsiębiorstwa, albo korporacje. I tutaj mamy już od razu obrazek. Poznaj go online biznes. Po jego kliknięciu zostaniemy przekierowani do strony poświęconej właśnie nowemu systemowi. Tu Państwo znajdą szczegółowe informacje na temat zmian, na temat różnic, a na samym dole sekcja, która interesuje nas najbardziej, czyli z różnego typu materiały instruktażowe, takie jak filmiki, w jaki sposób korzystać z poszczególnych modelów, również one pagery, manuale, które są przygotowane w i przystępnej dla Państwa formie graficznej. Tu jeszcze schodzimy na sam dół, przewijam. Najczęściej zadawane pytania. Też tutaj jest taka sekcja. I tutaj mamy właśnie dokumenty oczywiście w języku i polskim, i angielskim. Manuali onepagerów jest tutaj cała masa, jak Państwo widzą. Także wszystko już mamy szczegółowo opisane. Jeżeli coś w systemie jest niejasne, coś budzi jakieś wątpliwości, to zapraszamy w pierwszej kolejności tutaj. I oczywiście też służymy pomocą po stronie Customer Service czy Infolinii. I tak wygląda taki przykładowy onepager. Także tyle, jeżeli chodzi o samą nową stronę logowania, o tej zmiany w nawigacji yy, oraz nowy moduł rachunków. Przejdę teraz do odpowiedzenia na kilka pytań, które dostałem tutaj od Państwa. Czy będzie możliwość powrócenia do starej wersji systemu? Była ona pod pewnymi względami lepsza czy bardziej intuicyjna. Powiem tak. Tutaj sukcesywnie moduły stare będziemy, powiem w cudzysłowie, przerzucać do tej nowej wersji systemu. Ja rozumiem, że Państwo byli przyzwyczajeni i zazwyczaj zawsze jest tak, że ten początkowy okres wiąże się raczej, niestety, z negatywnym feedbackiem. Także dajmy sobie tydzień, dwa tygodnie na to, żeby z tą nową częścią systemu się zapoznać i zaręczam Państwa, że na pewno będą, Państwo pozytywnie zaskoczeni. Ten nowy moduł powstawał przy współpracy z klientami. Owszem, jest to duża zmiana dla Państwa. Ja wierzę, że ktoś był przyzwyczajony i kto 10 lat korzystał z poprzedniego systemu bankowości internetowej, czy ze starej odsłony właściwie. No, każda taka zmiana wiąże się z pewnymi problemami. Trzeba się nauczyć go od nowa. Może to nie być takie proste, ale zaręczam, że będzie to kwestia kilku dni i naprawdę myślę, że no, będzie tutaj pozytywny wydźwięk. Natomiast oczywiście, jeżeli Państwo mają jakieś uwagi, to jak najbardziej prosimy o ich przesłanie. Tutaj na bieżąco staramy się odpowiadać na potrzeby klientów, bierzemy je pod uwagę. Mamy już kilka takich informacji na temat tego, czego zabrakło, co jest do poprawy i to w najbliższym czasie postaramy się oczywiście zaimplementować, dodać do systemu. Patrzę na kolejne pytanie. Czy jest możliwość pobrania wyciągów bez konieczności przejścia do poprzedniej wersji systemu. Tutaj odpowiadam tak, historię transakcji, historię w formacie CSV pokazałem, w jaki sposób pobrać. Natomiast w celu pobrania wyciągów, wyciągów, czy to PDF, czy to MT940, tutaj w okresie transformacji jeszcze musimy niestety przełączać się pomiędzy poprzednią a nową wersją systemu. Tak jak mówię, cel nasz jest taki, że Państwu jak najszybciej udostępnić możliwie jak najlepszą bankowość internetową. W zamian musimy zaakceptować niestety to, że przez ten okres transformacji no, będziemy musieli korzystać równolegle z dwóch części systemu, starej i nowej. My podchodząc już do projektowania systemu, poważnie to rozważaliśmy, także tutaj od razu chciałbym odpowiedzieć na takie pytanie: dlaczego my systemu nie udostępniliśmy całego naraz, tylko w cudzysłowie tutaj bawimy się, tak to z punktu widzenia niektórych klientów może wyglądać, z udostępnianie się po kawałku. Jest to w 100% zamierzone, bardzo szybko postępują teraz zmiany w bankowości internetowej, elektronicznej. Także nawet to, co teraz robimy za 2-3 lata mogło być już mocno nieaktualne po prostu. Świadomie zaczęliśmy od pracy nad mniejszymi modułami, nad tymi, z których klienci wszyscy nie korzystają, czyli maskolekty, czyli kredyty. Dzięki temu byliśmy w stanie już wybadać na początku grunt, zobaczyć, w którym kierunku powinniśmy podążać, co ewentualnie robimy źle, co możemy poprawić. Praktycznie po roku, odkąd zaczęliśmy pracę nad nową bankowością internetową, widzieliśmy na warsztat pierwszy taki rzeczywiście bardzo ważny, duży moduł, czyli moduł rachunków, z których Państwo korzystają na co dzień. Dlatego po pierwsze, kolejność jest taka, a nie inna. Prace nad nowym systemem. Łącznie będą trwać mniej więcej przez 3 lata. Także, jak Państwo widzicie, przebudowa takiego systemu to jest gigantyczne przedsięwzięcie, naprawdę. Gdyby to było tak, że my za 3 lata udostępnimy całościowo jeden produkt, nad którym no, na bieżąco nie byliśmy w stanie go konsultować z klientami, no to byłoby to wielką niewiadomą. My teraz już wiemy, na przykład po tygodniu, nawet nie całym tygodniu, trzech dniach od wdrożenia, co już mamy poprawić w rachunkach. Tak, wyobraźcie sobie Państwo, co by było, gdybyśmy z dnia na dzień zmienili system zupełnie. Jeżeli teraz jest problem, problematyczne przestawienie się z samych rachunków starych na nowe, no to nauczanie się od podszewki nowego systemu byłoby mega problematyczne. My byśmy natomiast nie musieli poprawiać kilku, kilkunastu drobnych błędów z samego modelu rachunków, no tylko stalibyśmy przed ścianą. Byłyby dwa tygodnie na naprawdę ciężkiej pracy po nocach, chociaż teraz też proszę mi wierzyć pracujemy po nocach i robimy co możemy, żeby jak najszybciej drobne błędy naprawić, drobne i niedrobne oczywiście, te które były ważniejsze już zostały naprawione. Także naprawdę robimy co możemy, żeby jak najszybciej dostarczyć Państwu w pełni działający, funkcjonalny i odpowiadający z najważniejsza Państwa potrzeby system internetowej. Patrzę na kolejne pytania. Czy sposób eksportu wyciągów do systemu księgowego ulegnie zmianie? Nie. Tutaj nic w temacie wyciągów się nie zmienia. Ja podczas prezentacji opowiadałem tak naprawdę o tym, co się zmieni. Czyli zmienia się moduł rachunków, zmienia się strona logowania. Natomiast tutaj proszę się nie martwić na te mony pozostałymi rzeczami. Jeżeli o czymś nie wspomniałem, to wniosek z tego, krótko mówiąc, jest taki, że to się po prostu nie zmieniło. Kolejne pytanie, czy transakcje można filtrować po konkretnych słowach w tytule przelewu? Tak, tutaj tak jak mówię, to jest spore ułatwienie. Możecie Państwo wyszukiwać od razu już po wstukaniu pierwszych z trzech znaków, czy to po tytule przelewu, czy po nazwie kontrahenta, czy różnych innych szczegółach tego przelewu. Co z płatnościami mass payment? Tak jak z resztą płatności, pozostają one w poprzedniej wersji systemu, czyli w starej naszej niebieskiej biznes planecie. Czy ścieżka importu płac jest taka sama? Tutaj też oczywiście nie ulega ona zmianie, pozostaje taka sama. Jak wyświetlić historię transakcji z całego dnia, ale nie z wczoraj, tylko z konkretnej daty? To tutaj przechodzimy oczywiście do nowego modułu rachunków, rozwijamy zakładkę przelewy po lewej stronie, następnie historia rachunku i w filtrowaniu wybieramy sobie konkretną datę. Czy jest możliwość eksportu historii transakcji w Excelu, a nie w PDF? Tak jak mówiłem, w module eksportów, czyli ta ikona chmurki na górnym pasku nawigacyjnym, tam mamy moduł eksportów do Excel'a do plików CSV. Natomiast można oczywiście eksportować do PDF. To też pokazywałem na jednym ze slajdów. Dokładnie to jest przelewy. Historia transakcji, następnie filtrujemy sobie jakieś interesujące nas, czy to zakres dat, czy jakiegoś kontrahenta na przykład, musimy zaznaczyć konkretne checkboxy na wysokości danych operacji, danych pozycji i wtedy w prawym dolnym rogu pojawi się taka opcja jak pobierz PDF i to właśnie spowoduje pobranie z eksportu, czy to właściwie wyeksportowanie historii do formatu PDF. Patrzę dalej. W administracja i narzędzia nie ma opcji eksport, poprzez który można wygenerować plik z transakcjami z pliku CSV. Proszę zweryfikować, czy ta możliwość jest, czy tak jak opisywałem, ta opcja powinna być dostępna już w nowym module rachunkowym. Natomiast tutaj się przyznam, od razu mamy rzeczywiście trzy w tym momencie sygnały od klientów, którzy zgłosili, że zniknęła im ta opcja eksportu bardzo możliwe, że mamy błąd. Ja wyjeżdżając jeszcze, że tak powiem, na webinar do Państwa, byłem w kontakcie tutaj z dostawcą, także naprawiamy to. Jeżeli zidentyfikujemy tutaj problem, błąd w tym zakresie, on zostanie oczywiście niezwłocznie poprawiony. Także w pierwszej kolejności proszę zweryfikować, czy ta opcja eksportu jest widoczna w nowym module rachunków. Jeszcze raz przypominam, ikona chmurki na górze, następnie szablony i tam powinna być dostępna. Natomiast my ze swojej strony weryfikujemy oczywiście te trzy zgłoszenia, które się tyczą odebrania uprawnień, czy zniknięcia uprawnień uprawnień do eksportów. Widzę, że w Państwa wersji testowej czas sesji ma 15 minut. Czy mogę u siebie również to zmienić? Już odpowiadam. Tutaj niestety odpowiedź jest negatywna. My dla swojej wygody mogliśmy zmienić ten czas sesji do 15 minut. Natomiast dyrektywa PSD2 i nowelizacja, właściwie z zaszłego zeszłego czy przed dwóch lat, już tutaj nie powiem dokładnie, jasno na, na banki, na wszelkie instytucje finansowe nakłada obowiązek ograniczenia sesji maksymalnie do 5 minut. Gdyby to od nas zależało, szczerze chcielibyśmy Państwu ten czas wydłużyć. Zdaje Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo to jest problematyczne, ale to zostało we wszystkich instytucjach finansowych ujednolicone i fizycznie my niestety nie mamy możliwości, nie łamiąc prawa, wydłużenia czasu sesji ponad 5 minut. W tym momencie tam się widać, że jest taki licznik czasu, który leci w dół i który informuje o tym, że ta sesja za chwilę się skończy. Tutaj padła jedna trafna taka propozycja w ciągu ostatnich dwóch dni ze strony klienta, żeby ten licznik jakoś zaznaczyć, że jak już na przykład ten czas upływa, to żeby on zmieniał na przykład kolor, że był czerwony czy żeby wyskakiwał, tak żeby Państwo od razu widzieli, czy ten czas upływa. Także tutaj pod względem UX-owym, designu postaramy się to jeszcze poprawić, tak żeby Państwo no przynajmniej tak często, żeby ta sesja nie była zrywana przez nieuwagę. Yy, patrzę dalej, czy są zmiany w sposobie zapisywania przelewów za wynagrodzenia? Nie, przelewy, import przelewów w żaden sposób tutaj ponownie nic zmianie nie ulega. Co z listą podglądem przelewów zrealizowanych, to oczywiście są one w dalszym ciągu dostępne. Wracamy do poprzedniej wersji systemu, czyli przycisk w lewej górnej części ekranu. Wybieramy następnie zakładkę przelewy, przegląd przelewów i tam nic zupełnie się nie zmienia. Widok jest identyczny jak był jeszcze przed sobotą. Czy przelewy masowe możemy wysłać z nowego systemu, czy w chwili obecnej tylko starego? Tylko z starego na ten moment, tak jak mówię, wymieniłem moduły, które udostępniliśmy Państwu już w tej nowej odsłonie. Nad przelewami będziemy dopiero, czy w zasadzie już pracujemy, ale udostępnienie przelewów w pierwszej kolejności krajowych to jest jeszcze kwestia miesięcy. Tutaj powiem tak, że nad, prze, nad modułem rachunków prace trwały dobrych kilka miesięcy, 5-6 miesięcy z tego, co się orientuję. Także opracowanie całego takiego modułu to jest naprawdę gigantyczna praca. My Państwu chcemy dostarczyć gotowy, produkt, który będzie możliwie jak najbardziej przetestowany, sprawdzony, to jak Państwo widzicie przy tak dużym wdrożeniu, no mimo naszych najszczerszych chęci nie ma szans uniknięcia jakichś drobnych błędów, potknięć i tak dalej. Także my pracujemy już w tym momencie nad płatnościami, ale bardzo proszę też o wyrozumiałość, żeby Państwo dali nam czas tak, żebyśmy mogli dostarczyć produkt, który rzeczywiście będzie uszyty na miarę i będzie nie tylko lepiej wyglądał, czy wyglądał nowocześniej, ale który będzie no w 100% spełniał wymagania i który będzie jeszcze bogatszy o nowe różne nowe funkcjonalności i opcje. Jakie zmiany nastąpiły w module wniosków? Tutaj po pierwsze tak. W poprzednim module wniosków, w tym starym biznes planetowym, mieliśmy kilka starych wniosków gotówkowych, które są jeszcze de facto obsługiwane. Z pozostałych wniosków klienci de facto już nie korzystają, one są przestarzałe i wypadły z obiegu, tak mówiąc pokrótce. W nowym module wniosków mamy teraz, tutaj z pamięci powiem, nie mam tego przed sobą, ale są między innymi możliwość otwarcia rachunku. Na ten moment takie wnioski są dostępne dla klientów w segmentu z małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. Dla klientów mikro jest to w toku. Nie wiem dokładnie, kiedy zostanie udostępnione. Znajdziemy tam też takie wnioski, jak na przykład zmiana danych rejestrowych firmy, y, zmiana zgód dla banku BMP Paribas i dla spółek z nami powiązanych, czy na przykład dyspozycja anulowania przelewów. Tyle jestem w stanie powiedzieć Państwu z pamięci. Patrzę dalej. Pobieranie w PDF działa, tylko trzeba długo czekać. Powiem szczerze że tutaj my też oczywiście te 2-3 dni na bieżąco cały czas patrzymy, robiliśmy i testy wydajnościowe, testy bezpieczeństwa zanim ten nowy moduł został udostępniony Państwu i te czasy no, były dla nas zdecydowanie zadowalające i też nie mamy sygnałów jakichś masowych od klientów, że był z tym problem. Serdecznie prosił, jeżeli są problemy tego typu, na przykład tego typu, że jest wydłużony czas oczekiwania na wygenerowanie takiego potwierdzenia PDF, bardzo proszę o zgłoszenie tego, czy to na infolinii, czy do dedykowanych jednostek wsparcia czyli strefa obsługi biznesu, centrum obsługi biznesu. My każde takie zgłoszenie w tym momencie w trybie natychmiastowym staramy się rozpatrzeć, przekazać do IT, czy do dostawcy, który już analizuje takie zgłoszenie bardziej dokładnie na podstawie logów. Także to też są pierwsze dni od wdrożenia tego nowego rozwiązania. Ono oczywiście powinno działać w 100% bez zarzutu, ale tak jak mówię, no tutaj też proszę o odrobinę zrozumienia. Jeżeli są jakiekolwiek problemy, to bardzo proszę o ich zgłaszanie. My robimy co w naszej mocy, żeby w tym tygodniu w pełni ustabilizować już nowy moduł rachunkowy. I żeby rzeczywiście działał on idealnie, mówiąc krótko. Kolejne pytania. Jak w historii transakcji z danego dnia dokonać podsumowania wartości wpłat od jednego kontrahenta? W poprzedniej wersji było to możliwe. Już Państwu mówię, nie zdążyliśmy tego dostarczyć niestety na wdrożenie na ostatnią sobotę. Mamy zaplanowane dodanie takiej funkcjonalności. Mieliśmy ją w backlogu, czyli tak zwanym takim naszym, skoro zadań do zrealizowania, to co jeszcze będzie do dodania. Natomiast mamy tutaj sygnały i od Państwa, i od doradców, że funkcjonalność to jest absolutnie niezbędna. Także tutaj przepraszam, bijemy się w pierś. Deweloperzy już, czyli programiści nad tym pracują i w najbliższych tygodniach dostarczymy tę funkcjonalność. Ona będzie też dostępna już w nowym module rachunków. Patrzę dalej, nie jest możliwe pobieranie transakcji w pliku SCV, z CSV tutaj zakładam, niestety proszę sprawdzić i to wprowadzić jak najszybciej. Bardzo proszę o zgłoszenie tutaj ponownie do jednostek wsparcia. Nie wiem, z jakiego segmentu tutaj Pan pisze. Jest jeszcze taki adres dedykowany do zgłoszeń technicznych. To jest zespół Digital Customer Service. D jak Danuta, C jak Cecylia, S jak Stanisław, DCS małpa Gdyby jakieś problemy techniczne się pojawiły, to też proszę ewentualnie o zgłaszanie ich od razu na ten adres mailowy. Co z listą podglądem przelewów zrealizowanych? Nic się tutaj nie różni. Przelewy cały czas są w starej części systemu, tak jak powiedziałem na wstępie. Nie widzę ikonki eksportu. Tutaj nie wiem dokładnie, o jaką ikonkę eksportu chodzi Osobie, Nie wiem, czy to jest Pan czy pani. Jeżeli chodzi o stary moduł eksportów, on jest cały czas w niebieskiej poprzedniej wersji systemu, czyli tam jest eksport między innymi wyciągów, eksport kontrahentów itd. Natomiast ikonka eksportu w nowej części systemu, to jest taka drobna ikona chmurki, która jest widoczna na górnym pasku nawigacyjnym. Jeżeli ktoś jej nie widzi, to tutaj może to być ewentualnie kwestia z nieposiadania odpowiednich uprawnień. I w tej sytuacji również proponuję kontakt najlepiej bezpośrednio z infolinią czy z działem Customer Service, który również od razu nie widać murki. To w takim razie od razu bym prosił o kontakt z infolinią, z dedykowaną jednostką i postaramy się namierzyć źródło problemu jak najszybciej go rozwiązać. Pewnie to jest tylko kwestia dodania uprawnień. Patrzę dalej, na wszystkie pytania odpowiedziałem. Czy jeszcze jakieś mi się tutaj pojawią nowe? Jeżeli jakieś są, to zapraszam jeszcze do zadawania. Mamy czas? Okej, okay. nowych pytań nie widzę. Ostatnie jest z, dosłownie sprzed dwóch minut. Także myślę, że możemy zmierzać ku końcowi. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nowy system, właściwie nowy moduł będzie spełniał Państwa oczekiwania. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie sugestie i uwagi. Jeszcze jedno pytanie się pojawiło. Czy jest możliwość skopiowania salda rachunku bez wklikiwania się w szczegóły rachunku? Skopiowania rachunku, już patrzę. Powiem tak, saldo rachunku powinno być widoczne od razu, już po załadowaniu się na ten pierwszy ekran, na listę rachunków, i tam od razu to saldo jest widoczne zarówno saldo bieżące, jak i saldo księgowe. Jeżeli o co innego tutaj chodziło, to też bym prosił o doprecyzowanie ewentualnie i kontakt z, z Customer Service. Jak zmienić chronologię od najnowszych do najstarszych? Tutaj musimy po prostu kliknąć na nazwę danej kolumny i możemy posortować podacie. Domyślnie one są, tutaj nie pamiętam, ale chyba od najnowszych do najstarszych. Czyli, jeżeli chcemy zmienić w drugą stronę, po prostu klikamy kolumnę i automatycznie kolejne startowania tutaj ulegnie zmianie. No Okej, okay. pytania chyba już wszystkie. I jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Życzę miłego dnia i bardzo dziękuję za aktywność, za wszystkie zadane pytania. Do widzenia.